Dyrektor oraz dyrektor to ja oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku składają serdeczne podziękowania studio La Capa Alfine zaprasza Kasię i Magdę za wieloletnią owocną współpracę, okazane nam zaufanie oraz wyjątkową serdeczność we wzajemnych relacjach. Życzymy kontynuacji sukcesu na arenie międzynarodowej. Dalszej owocnej współpracy. Zaczynamy. Przyjechałyśmy tutaj sprzedać pompony czy liderką. Ja nie wiem, czy pani Bogusiu, pani to pamięta, jeżeli pani Bogusia tu jest. 13 lat temu wpadliśmy tutaj sprzedawać pompony. Z taką wielką torbą pomponów. I pani Bogusia nas kuszeni, po prostu z Moksiru. Wykurzyła. Z wielkim hukiem uciekaliśmy z Pucka, ale było nam bardzo miło ponownie tutaj wrócić i wtedy spotkaliśmy na swojej drodze naszego ukochanego ojca chrzestnego Jana Manskena. I dzięki niemu tak naprawdę jesteśmy tutaj. To jest troszeczkę taka nasza wspólna droga z Moksirem. Jest parę piosenek, które są nam bardzo bliskie i które coś dla nas znaczą, między innymi ta, którą za chwilkę usłyszycie. Pamiętasz huśtawkę? Tak, pamiętam, ale to nie teraz będzie ta huśtawka. A teraz? Właśnie, bo my zawsze mamy takie chore pomysły. Ja zawsze chcę kogoś podwieźć pod sufitem i z dyrekcją najczęściej walczę, bo dyrekcja mówi, nie, nie podwieźmy, bo jeszcze spadnie. Tak, a Ryszard Pizewski, który wtedy z nami współpracował, zawsze mówił, matko jedyne, co one znowu wymyśliły. Więc kochani, z dedykacją dla wszystkich, między innymi dla Rysia Pizewskiego, że huśtawkę da się zawiesić w Moksirze. I da się, oczywiście. Wszystko się da, oczywiście. Dedykujemy ją wam, Moksirowi. Ponieważ znaleźliśmy tu swój dom z oknem na świat. Oknem. Na razie mamy piękny dom w piwnicy bez okna, ale jest cudownie i cieszymy się, że znowu nas przygarnęliście. I specjalnie dla was. Piosenka księżycowa.
wykonała Kinga Błodarkiewicz, jedna z naszych młodych wokalistek. Państwo pewnie pamiętacie nasze stare wokalistki Milejską, jest to Dolną Anię, ale wciąż przychodzą nowe dzieci, równie zdolne, równie piękne i mamy wciąż nowy nerwę, prawda? Doszłaś, Kasiu? Doszłam. Kochani, to znowu my. Chciałbyśmy kolejny utwór zadedykować wszystkim pracownikom MOXiLu. Bo tak was, od najmniejszego do największego. Wszystkim, bo tak was obserwujemy tutaj, współpracujemy z wami i wiemy, że na waszych barkach spoczywa po prostu, no jak nie 99,9, to na pewno 100% tego, co tutaj możemy oglądać. No jesteście od wszystkiego. Jesteście od siedzenia w recepcji, od malowania trawy, od koszenia trawników, od jeżdżenia traktorkiem i różnymi innymi tam urządzeniami, ale również od śpiewania piosenek. Tak, bo Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji to pracownicy nie tylko fizyczni, ale również ogromnie utalentowani. Wszyscy. Serdeczni, życzliwi i dla was specjalnie, bo po prostu jak nie wy, to kto? No, ja zawsze czuję od was bardzo dużo ciepła. Kasia też, i nasze dzieci, także dla was specjalnie, dla wszystkich pracowników, bo jak nie wy, to kto? Bo jak nie my, to kto?
Ja bym prosiła na chwileczkę na to Szymona, Jasia i dwie jakieś dziewczynki nasze śliczne, piękne. Bo my teraz ze swojej strony chcemy właśnie zaprosić tutaj do nas tych wszystkich pracowników, z którymi mamy kontakt i z którymi chcielibyśmy dalej współpracować. Zapraszamy bardzo tutaj do nas. Panią Bogusię, Madzie, Basię, Beatkę z naszej księgowości. Zapraszamy serdecznie dziewczyny. Nie ma ich tu? Schowały się. Beatka jest czujna. Bogusia jest? Na dłonie pani Beatki dla naszej księgowości, bez której oczywiście Moksir na pewno by nie utrzymał się tyle lat, prawda? Serdecznie dziękujemy. Dziękujemy naszej Agnieszce, kochane. Zapraszamy cię tutaj na środek. Proszę zrobić zdjęcie Agnieszce teraz. I zapraszamy serdecznie nasze ukochane panie z portierni. Anię. Andzia, portiernie, tak po komunistycznemu, recepcja tam się z hotelem kojarzy, a portiernia mi się z Moksirem kojarzy. Pani Gabrysia, Ania, Sabinka. Gdzie jest nasza Sabinka piękna? Ach, Sabina robi się na bóstwo. To dla Sabinki. Sabinka wyjścia. Damy Sabince później. I zapraszamy bardzo serdecznie Mariana. Irka. Czy jest Irek, czy też robi się na bóstwo? Dla was tak symbolicznie teraz, tak. I dla Ireneusza. Dla Ireneusza. A czy są może panowie z portu, dwóch Adasiów i Witek z nami? Są właśnie pracownicy Moksiru, ciągle pracują, a oni mieli się dzisiaj bawić, z tego co ja pamiętam. Nie, dzisiaj pracują. Kochani, to dla was te kwiatki. Agusia przekaże naszym mężczyznom. Kochani, a my teraz przechodzimy do dalszego punktu naszego programu. I to jest bardzo szczególny punkt. Bliski naszemu sercu, jak wszystko, co się łączy z Moksirem. Ponieważ na początku naszej działalności tutaj stworzyliśmy program Lata 20, lata 30. Helenka pamięta. Helenko, jesteś? Jestem. Bo wiesz, o czym będziemy mówić. Domyślam się. Kochani, będziemy mówić o pewnym rekwizycie, który wówczas się pojawił, a są to schody oczywiście. Czy jest z nami pan Macken? Jest. Ja bym nie chciała, żeby pana Janusza ciągle kojarzono ze schodami. Jeszcze pomyślałby kto, że jest stolarzem. Kochani, ale dlaczego schody? Ponieważ na tą imprezę znowu sobie wymyśliłyśmy, że potrzebujemy schodów. No i wtedy ówczesny pan dyrektor Jan Macken powiedział: dziewczyny, okej, ja wam zbuduję te schody, się nic nie martwcie. I te drewniane schody, które państwo możecie oglądać na różnych imprezach miejskich, to są schody pana Mackena i nasze tak naprawdę. Proszę panią, przepraszam. Oczywiście. Jeszcze. I właśnie, słuchajcie, dzisiaj jest z nami również pan stolarz, dzięki któremu te schody powstały. Ogromne brawa dla nich. I głos dzisiaj w tej piosence usłyszeć. Mi, tak. I Helenko, pamiętasz, jak się bałyśmy, że się z tych schodów, że spadniemy? One były bardzo wygodne, bo są dość szerokie. Tak jest. I dla was specjalnie. Schody! Jak się robi u nas program rozrywkowy? Na ten temat, proszę pana, jest trefem. Ja do tego absolutnie nie mam głowy. Niech pan powie, niech pan sekret ufny szepta. Pan w branży jest kimś nowy, bądź co bądź. Chcąc zrobić dobry program, trzeba wziąć. Szymonolowi 8 tak. No to jest Anka. Skecze 2, skeczkiego, zimu w różnych krań. Lecz najważniejsza jest. Lecz najważniejsza jest. Lecz najważniejsza jest, że tak. Yeah.
czy jest z nami pan Adam Kołodziej? Wiedziałam, że jest. Zapraszamy tu na środek. Przemykał. Bo to kawałek naszej wspólnej historii. Historii da Kapol Wileńskiego, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Helenko, zapraszamy na środek. Kasiu, jakby to powiedzieli w Misiu. Panie Adamie, pan pozwoli do nas, pan pozwoli. Kochani, to z wami między innymi przyszło nam współpracować przez te 14 lat i są to piękne lata, naprawdę cudowne. Jesteśmy tu, działamy i mamy nadzieję, że jeszcze troszeczkę tutaj zaszalejemy. Namieszamy. Pamiętacie, jak was witaliśmy? Witałyśmy? Oczywiście. 10 lat temu? Nie pamiętam. No, w Łódzkim Towarzystwie Kultury. No ja. Rzeczy się nie zapomina. No proszę. Panie dyrektorze. Dziękuję uprzejmie. Moje kochane dziewczyny. Ja przepraszam, to jest impreza artystyczna, ale dwa słowa. Zaczynaliśmy jako gimnastyka artystyczna, dostaliśmy takie pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego po to, żeby dziewczyny miały zajęcia, a wyszło da Kapo Alfine. Mi się wydaje szczęście, że wyszło da Kapo Alfine. My zawsze wyskakujemy z różnych dziwnych rzeczy. Te wspaniałe dziewczyny to skarb łódzki, który przeflancowano do Płucka. Jedno szczęście. Dziękujemy. Dzięki panu. Kochani, i wielki finał naszego programu, zamiast takiego tradycyjnego 100 lat, które nam się przejadło już wszystkim. Coś innego teraz będzie. Coś innego. Coś bardzo fajnego. Może 40 lat uda się tu przepracować. Pobijemy rekord pana Mackena?
To jest niemożliwe. Słuchajcie, takie czasy. Wszystkiego dobrego. Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania oczywiście zapiszą się w historii Moksiru piękną kartą. I my ze swojej strony obiecujemy, że jeszcze bardzo wiele tutaj namieszamy. I mamy taką prośbę, zapraszamy wszystkich tutaj do nas na schody. Agnieszkę, Sabinkę, Gabrysię, Anię, Beatkę, pana Jana, Helenę, Helenkę. Zrobimy sobie takie wspólne zdjęcie na schodach. Chodźmy! Zapraszamy was serdecznie do nas. Nie wstydźcie się!